wspomniałaś o tym, że trzeba o siebie dbać. Ty ostatnio podjęłaś dużo współpracy, jeżeli chodzi o marki. I z tego, co głównie tak obserwuję, to są marki polskie. Stawiasz przede wszystkim na jakość polskie marki? Absolutnie tak, ale też stawiam na marki, które w Polsce potrafią coś zrobić z sensem nie tylko dla siebie. I taka jest moja współpraca na przykład z Niveą, która teraz mocno ruszyła z kampanią, bo antyperspirant, który... Sama kupujesz w sklepie. Tak, to śmiać mi się chciało, że skończył mi się antyperspirant, bo naprawdę go używam, zresztą mam go w kosmetyczce codziennie. I to jest tak, że ta marka jakby podjęła ze mną współpracę nie tylko dlatego, żebym mogła stać się ich twarzą, ambasadorką, ale też po to, żeby pokazać kobietom, że antyperspirant to nie tylko to, co jakby zabezpiecza nas przed potem, ale też to, co chroni nasze ubrania i powinniśmy na to zwracać uwagę. Kolejna marka, z którą współpracuję, to są lakiery hybrydowe. To jest też cudowna współpraca, bo od roku tworzyliśmy te kolory wspólnie. Pamiętam ten dzień, kiedy wszystko wywróciłam do góry nogami i powiedziałam, że te kolory nie są dobre i nie podpiszę się pod nimi. I wtedy wysłałam im torebkę, pasek, spodnie jeansowe, żeby z tego czerpać inspirację do kolorów. I to się udało. I to jest cudowne. Ja mam naprawdę wielkie szczęście, że współpracuję z markami, które, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Jeszcze tych kilka jest współprac, między innymi Karini. Karini to jakby możemy podziwiać na twoich nogach. To jest niewygodne, bo dzisiaj każdy mnie pyta, czy to są Gucci buty. No nie są Gucci, mam inne rzeczy z Gucci, natomiast buty są Karini, są niezwykle wygodne i to jest też fajne, że marka jakby dzięki naszej współpracy już jest coraz bardziej rozpoznawalna. Rozpoznawalne to rozpoznawalne, ale ty bardzo właśnie, jak podkreśliłaś, dużo ingerowałaś w tą markę, bo ja pamiętam, na początku były buty, później doszły torebki, a teraz już można podziwiać buty, które są zaprojektowane wręcz przez ciebie. Tak, część butów faktycznie miałam okazję nawet nie tyle zaprojektować, to współprojektować. Natomiast ta produkcja idzie tak szybko i te buty się tak szybko zmieniają, bo kiedy jest jesień, to już trzeba projektować lato, wiosna. O Jezu, to wszystko jest strasznie skomplikowane. Ale faktycznie dużo inspiracji podsyłam, żeby tworzyć nowe obuwie i fajnie, bo wiesz, to już jest szósty sezon, który razem robimy. Szósty czy piąty? Szósty, no właśnie. 2013 rok, jak zaczęliście współpracę. Tak i wiesz, to jest niezwykłe szczęście, że ja mogę współpracować z markami, z którymi jest mi dobrze.